Niepokoi mnie, jakie odpowiedzi dostanę na moją interpelację, to znaczy się ze strony pana prezydenta i służb są konkretne i wyczerpujące, ale niepokoi mnie to, że po 6 miesiącach pan minister kultury i dziedzictwa narodowego nie odpowiada prezydentowi na to, jak długo będzie zanieczyszczał środowisko, gdzie mamy przyjęty w 2015 program o niskiej emisji zanieczyszczeń. Bywa tak, że po prostu pismo nie trafia do pana ministra, tylko do urzędnika. Może urzędnik jakiś zaniedbał. Panie prezydencie, ja uważam, że należy ponowić, to jest mój tutaj wniosek, ponowić jeszcze raz pismo, bo 6 miesięcy to jest dość dużo czasu. Zaczyna się sezon grzewczy. Mieszkańcy znowu nie zaczepiają, co w tej sprawie jest załatwione. W związku z tym prośba jest moja, panie prezydencie, żeby napisać. Niech pan minister nie lekceważy odpowiedzi. Pan prezydent podał, co można zrobić i jakie są warunki przyłączeniowe. Trudno się z tym pogodzić. Nie chciałbym, żeby pani dyrektor Szkoły Muzycznej drugiego stopnia przyjemności robotniczej miała społeczne perturbacje, jak zacznie z komina emisja jej dymu zatruwać mieszkańców. To jest jeden wniosek, a druga sprawa to prośba do przewodniczącego Komisji Ekologii i Zdrowia, bo był to też wniosek nasz z Komisji Ekologii i Zdrowia, ażeby pan dyrektor zaprosić na komisję, niech pani dyrektor powie, może ma inne, że tak powiem, szybciej, nie będziemy musieli tak długo czekać znowu na decyzję pana ministra, czy odpowiedź pana ministra, może pani dyrektor jest kompetentna na dzisiaj i odpowie, co w tym zakresie zrobiła, czy zrobi. To jest bardzo istotne dla mieszkańców mojego rejonu. Dziękuję.